Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Wełna szklana Klimoul o grubości 15 cm za 17,95 za metr kwadratowy. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Noworoczna promocja w sklepach firmowych Fabryki Haft. Firany dziane i haftowane w metrażu i konfekcjonowane. Obrusy żakardowe i plamoodporne. Bieżniki i serwetki i wiele innych. Wszystko o 25% taniej. Zapraszamy do naszych sklepów. Kalisz, ulica Złota 40 i ulica Fabryczna 6. Promocja trwa do 28 lutego. Fabryka firanek i koronek Haft. Łączymy tradycję i 140 lat doświadczenia z najnowszymi trendami. Agnieszka Gierz, witam. Zapraszam na przegląd najważniejszych informacji mijającego tygodnia. W poniedziałek mówiliśmy o jednej z najbardziej kłopotliwych historycznych rocznic. 23 stycznia, 72 lata temu, w Kaliszu Armia Czerwona pokonała niemieckiego okupanta. W mieście zakończyła się II wojna światowa, ale mowy o wolności i niepodległości nie było. 5 lat hitlerowskiego terroru dokonało ogromnego spustoszenia w każdej sferze życia mieszkańców. W pierwszych dniach okupacji Kalisz liczył 82 tysiące mieszkańców, w tym 22 tysiące Żydów. W styczniu 1945 roku ludność miasta wynosiła zaledwie około 45 tysięcy osób, w tym zaledwie 100 Żydów. Wojska Armii Czerwonej dotarły w okolice Kalisza w połowie stycznia. Bitwa o Kalisz rozpoczęła się rankiem 23 stycznia 1945 roku, a już w godzinach wieczornych tego dnia miasto było wolne. To określenie, tak samo jak pojęcie wyzwolenie, od lat staje się zarzewiem gorących dyskusji i kontrowersji. 2 lata temu podczas miejskich uroczystości Stowarzyszenie Kaliscy Patrioci ostro zaprotestowało przeciwko obchodom wyzwolenia Kalisza przez Armię Czerwoną spod okupacji niemieckiej. Faktem bowiem jest, że ci, którzy oswobodzili nas ze zbrodni okupacji niemieckiej, wprowadzili własną sowiecką. W miejsce jednego totalitaryzmu nastał drugi. Ani rok temu, ani dziś do żadnych tego typu manifestacji już nie doszło. Trzeba pamiętać o tym, że jednak mimo wszystko Niemcy jednak dużo tyle narobili złego i to wyzwolenie, no to ktokolwiek wyzwalał, nie szkodzi, ale trzeba by pamiętać o tym, bo to się zakończyło, jakby dla Kalisza zakończyła się ten okres tej okupacyjnej niewoli. Mówią, że to jest trochę takie kontrowersyjne, ale niestety, no trzeba, było wyzwolenie, ktokolwiek wyzwalał, musimy to jednak pamiętać, bo to jednak ta niewola to była naprawdę dla Polaków było nieszczęściem. To zakończenie okupacji dla ogółu społeczeństwa stanowiło radość, więc nie można powiedzieć, że tego nie było. Natomiast tak jak wydyskutowaliśmy, to oczywiście nie świętujemy dzisiaj. Tak? To nie jest święto wyzwolenia miasta, bo wiem doskonale, że tak nie było. Jest to rocznica zakończenia II wojny światowej w Kaliszu, a więc zakończenie okupacji hitlerowskiej w naszym mieście. I to trzeba, także trzeba pielęgnować. Dlatego dziś przedstawiciele władz miasta, województwa, środowisk kombatanckich i służb mundurowych w samo południe złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary I i II wojny światowej w Kaliszu.
najwyższej jakości sprzęt medyczny, a do tego nowoczesne wyposażenie. Drugi oddział chorób wewnętrznych Kaliskiego Szpitala przeszedł gruntowną modernizację. Prace trwające kilka miesięcy kosztowały prawie 1,5 miliona złotych. W poniedziałek odmieniony oddział pokazano, a już dzień później wrócili na niego pacjenci. Odcinek B oddziału chorób wewnętrznych otwarto prawie 30 lat temu i od tego czasu nie był remontowany. Kilka miesięcy wystarczyło, by zmieniło się wszystko. Nowoczesne zaplecze ma zapewnić lepsze leczenie, a wyposażenie sal zwiększyć komfort przebywania w szpitalu. Sprzęt medyczny, jak i sprzęt służący do komfortu przebywania pacjenta, czyli nowoczesne łóżka medyczne, nowoczesne panele do podawania tlenu, panele oświetleniowe, nowoczesne lampy oświetleniowe, do tego wszystkiego w pokoju zabiegowym specjalistyczna lampa antybakteryjna, która filtruje powietrze. W tym momencie pielęgniarka zabiegowa może przebywać na sali zabiegowej, nie ma wtedy kolizji. Do tego pomieszczenie to zabiegowe jest klimatyzowane, które do tej pory nie było. Przy każdym łóżku są przyciski umożliwiające pacjentowi wezwanie pomocy. Dodatkowo oddział jest monitorowany. Dzięki kamerom w dyżurce pielęgniarek widać, co dzieje się na sali intensywnego nadzoru, w którym są trzy nowoczesne łóżka medyczne pozwalające ustawić pacjenta w różnych pozycjach. Lepsza kontrola nad pacjentem. Cały obiekt, cały oddział jest monitorowany i myślę, że to też jest dobry krok do przodu, że jesteśmy w stanie obserwować każdego pacjenta i jego potrzeby, bo należy powiedzieć, że na oddziale wewnętrznym są to pacjenci już w zaawansowanym wieku przeważnie i leżący. Miesięcznie wypisujemy około 230-250 pacjentów. To jest sporo. No, głównie są to pacjenci z chorobami przewlekłymi, głównie choroby układu krążenia, cukrzyca, zapalenia płuc, jak również nadciśnienie. Przekrój jest bardzo duży, leczymy bardzo dużo pacjentów z różnymi schorzeniami, także wymaga to od nas dużej ilości pracy. Kamery są także na korytarzu, dzięki temu pielęgniarki widzą, czy pacjenci opuszczają salę albo czy po oddziale nie kręcą się osoby postronne. Swój wygląd zmieniły pokoje pacjentów, łazienki, ale też gabinety zabiegowe i pomieszczenia personelu. Na oddziale pojawiła się też pierwsza w szpitalu sala, w której rodzina może pożegnać się z osobą zmarłą. Zmieniono nie tylko to, co widoczne. W trakcie prac wymieniono instalację CO, elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazów medycznych. W czasie prac budowlanych oddział był przeniesiony piętro wyżej. Niebawem ruszy remont szpitalnego oddziału ratunkowego oraz placówki przy ulicy Toruńskiej. To jest 16 oddział w tym szpitalu, który został wyremontowany i będziemy remontowali następne odcinki. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, które będą to nie tylko w tym szpitalu, ale także w szpitalu przy ulicy Toruńskiej. I to już w tym roku oddział ginekologii zmieni swój wygląd. Koszt remontu wraz z wyposażeniem wyniósł około 1,5 miliona złotych i został sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Szpital ze środków własnych dołożył około 9 tysięcy złotych. Grypa szaleje na dobre. W porównaniu z ubiegłym rokiem tylko w styczniu odnotowano trzykrotny wzrost zachorowań. Lekarze alarmują, by nie bagatelizować przeziębień, tym bardziej, że już kilka osób potrzebowało hospitalizacji po powikłaniach pogrypowych. Szpital, żeby nie narażać na niebezpieczeństwo chorych, wprowadził ograniczenia odwiedzin. Grypa atakuje każdego roku. Na razie trudno mówić o epidemii, ale wzrost zachorowań jest widoczny. Teraz przez pierwsze 3 tygodnie stycznia mamy już zarejestrowanych 741 przypadków, a w roku ubiegłym w tym samym okresie tych przypadków zgłoszonych było tylko 245. Jeżeli chodzi o hospitalizację, to w 2016 roku w tym okresie żadna osoba nie była hospitalizowana, natomiast teraz mamy już 6 takich przypadków. I tak są to osoby, 3 osoby w wieku do 4 lat, 1 osoba w wieku od 5 do 14 lat i 2 osoby w wieku od 15 do 64 lat. Kilka osób trafiło do szpitala. Hospitalizacja zależy od tego, w jakim stanie zostaliśmy przyjęci na oddział. Dlatego każde przeziębienie należy potraktować poważnie i najlepiej wyleżeć. To jest zapalenie mięśnia sercowego, tak? Tutaj różnego rodzaju właśnie
powikłanie związane z układem krążenia, z układem oddechowym. Także każde przeziębienie, no tutaj no nie wolno bagatelizować żadnego przeziębienia i po prostu zgłosić się do lekarza. Żeby nie narażać chorych, którzy leczeni są w szpitalu, ten wprowadził ograniczenia odwiedzin. Każdy, kto chce wejść na oddział, musi pozostawić odzienie wierzchnie w bezpłatnej szatni na parterze szpitala. Wizyty mogą odbywać się w godzinach od 14 do 17, a u pacjenta mogą przebywać tylko dwie osoby. Odwiedziny polegają po pierwsze na całkowitym zakazie wstępu na oddziały szpitala osób z takimi widocznymi zewnętrznymi objawami infekcji typu kaszel, katar. Te ograniczenia nie dotyczą osób w takim nagłym pogorszeniu stanu zdrowia, kiedy jest zagrożone życie pacjenta. Wówczas osoby chcące odwiedzić takiego pacjenta znajdującego się w takim stanie winny zgłosić się do kierownika oddziału, natomiast jeżeli jest to po godzinie 14:35 do dyżurnego. Kiedy statystyki przestaną rosnąć, wtedy ograniczenia zostaną zdjęte. Większą ilość zachorowań widać w całym regionie. W Wielkopolsce odnotowano już ponad 30 tysięcy przypadków. Cztery pasy ruchu z dodatkowym technicznym i lewoskrętami na odcinku od ulicy Budowlanych do Księżnej Jolanty przez całą długość ścieżka rowerowa, dodatkowe rondo, przebudowa już istniejącego i podniesienie oraz poszerzenie wiaduktu. Projekt drogi wojewódzkiej 450, czyli ulic Nowy Świat od Rogatki, Częstochowskiej i Rzymskiej do granic miasta jest gotowy. Remont ponad 6-kilometrowego odcinka ma poprawić bezpieczeństwo i upłynnić ruch. Koszt prac to prawie 36 milionów złotych. Pieniądze będą pochodzić ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Najwięcej emocji wzbudził odcinek między ulicą Budowlanych a rondem u zbiegu Częstochowskiej, Rzymskiej i Księżnej Jolanty. Teraz czteropasmowy i najbardziej zatłoczony w mieście, według pomiarów przejeżdża nim prawie 40 tysięcy pojazdów na dobę, miał być zwężony. Informacje, że w każdym kierunku będzie jeden pas ruchu, a obecnie wewnętrzne zostaną wykorzystane jako lewoskręty, pojawiły się kilka dni temu i wywołały burzę. Nie dosyć, że zostawiamy po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, wydzielamy w części środkowej jezdni, to co pan prezydent powiedział, my tak go określamy fachowo, taki pas techniczny, który będzie umożliwiał swobodne skręcanie w lewo bez powodowania zakłóceń dla tych pojazdów, które jadą tymi dwoma pasami na wprost. Naprawdę jest to, uważam, bardzo dobre rozwiązanie, które ma szansę poprawić rzeczywiście bezpieczeństwo kierowców, a i pieszych, bo nie oszukujmy się, kiedy jest wyspa, gdzie nie trzeba przechodzić przez cztery pasy jednocześnie. Jest to bardzo ważna sprawa, bo nie wszyscy mają 16 lat i tak miarowym krokiem przechodzą. Niektórzy potrzebują odpoczynku, że o osobach starszych czy wręcz osobach niepełnosprawnych nie wspomnimy. Przebudowa tego odcinka w ramach całego projektu modernizacji drogi wojewódzkiej 450 ma upłynnić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo. Tak kierowców, jak i pieszych, szczególnie w miejscach, które teraz sprawiają, że na tym fragmencie Częstochowskiej tworzą się korki i dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Tutaj mamy cmentarz na Zagorzynku. Jak Państwo widzicie, teraz na przykład może wygląda to tak, że przy zatrzymaniu się autobusu, autobus blokuje jedną nitkę. Muszą pojazdy go omijać, natomiast tu, jak widzicie Państwo, jest opanowana zatoka przystankowa, także ten autobus nie będzie blokował. Również to usprawni sprawę chociażby tego, że pogrzeby czy inne te uroczystości, znaczy te wydarzenia, które mają tam miejsce, nie będzie taki autobus czy osoby podjeżdżające też blokowały ruchu. Kompleksowa modernizacja czeka cały ponad 6-kilometrowy odcinek. Pojawi się nowa nawierzchnia i sporo infrastruktury, której do tej pory nie było. Nowa nawierzchnia jezdni, nowe chodniki. Na całej długości od Rogatki aż do granicy miasta ścieżka rowerowa. Generalnie ona będzie jako jednostronna, dwukierunkowa. Następnie powstanie nowe rondo, tutaj powstanie rondo na skrzyżowaniu ulicy Budowlanych z ulicą Częstochowską, rondo turbinowe. Przebudowane zostanie również rondo przy ulicy Księżnej Jolanty.
Przebudowany będzie także wiadukt w Piwonicach. Ten zostanie poszerzony, a przede wszystkim będzie wyższy, tak by mogły zmieścić się pod nim samochody ciężarowe. Ten rok miasto ma na przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku o pieniądze ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Przebudowa drogi wojewódzkiej 450 jest jednym z dwóch zadań w ramach ZIT-ów, które nie podlegają konkursom. W przyszłym roku, jeśli projekt spełni wszystkie wymagania formalne, mają ruszyć prace na odcinku od granic miasta do wiaduktu. W 2019 remont obejmie ulicę Częstochowską i Nowy Świat. Przed uczniami 2 tygodnie odpoczynku. W poniedziałek zaczynają się ferie zimowe. Dla tych, którzy zostają w Kaliszu, miasto tradycyjnie przygotowało sporo propozycji. Oferta spędzenia ferii w mieście jest bogata. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie w zależności od upodobań i oczekiwań. Dla tych, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności artystyczne, propozycje przygotował Młodzieżowy Dom Kultury. W pierwszym tygodniu będą odbywały się zajęcia rozwijające talent młodych Kaliszan. Drugi tydzień to propozycja muzyczna. Wtedy w Kaliszu rusza festiwal Schola Cantorum. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Będzie też coś dla młodzieży, która lubi się ruszać i zimową przerwę od nauki chce spędzić aktywnie. Wzorem roku ubiegłego w 4 kaliskich szkołach podstawowych numer 1, 16, 18 i 17 od 8 do 15 będą odbywały się zajęcia sportowe przygotowane i prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego. Nad bezpieczeństwem uczestników będzie też czuwać ratownik medyczny, który także przeprowadzi szkolenie z udzielenia pierwszej pomocy. Myślę, że będziemy czerpać z tych naszych dobrych doświadczeń z ubiegłego roku. Wielu zmian organizacyjnych nie będzie. W każdej szkole odbędą się zajęcia z wykorzystaniem gier i zabaw. Jesteśmy dobrze wyposażeni w ramach tego programu, zarówno w materiały do zajęć plastycznych, twórczych, w gry i zabawy. Projekt Ferie Zimowe w Mieście finansowany jest z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu. Dlatego obok zajęć ruchowych dzieci i młodzież będzie miała okazję porozmawiać ze specjalistami o zagrożeniach dla młodych ludzi. Wszystkie bieżące weekendowe wydarzenia znajdziecie na portalu faktykaliskie.pl. Tam zawsze czekają na Was aktualności z Kalisza i regionu. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.